Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Spyro the Dragon. Mówię to cicho, ponieważ nie chcę przeszkadzać pewnemu smoku w polowaniu na jego cel. Dzika świnia! Nawet tego nie mogłem powiedzieć głośno, ponieważ nasz cel, baloniarz, został bezpłoszony. Przyczajmy się nieco lepiej. I z cichym szumem skrzydeł, niczym sowa, spadnijmy na niego i zabijmy go! Nie uda mi się nawet ognia włączyć! Co się dzieje? Wow, to było szybkie! Kto mu powiedział? On wiedział od początku. On od początku wiedział, że coś na niego planujemy. To nie może być! Kto powiedział mu, że będę na niego polował? Przyznać się! Tak się jak Cray Baloniarz, którego już poznaliśmy, mówi, że wow, to było szybkie. Ledwo miałem... szansę, żeby naprawić ten przeciek. Najwidoczniej balon mu się zepsuł. Wskakuj do balonu i pokażę ci świat Dreamweavers. Kurde, czy mi się wydaje, czy powinniśmy gadać z każdym baloniarzem przed spełnieniem warunków i po spełnieniu warunków? Jeśli oni zawsze mają takie ciekawe, fajne, śmieszne teksty, to naprawdę dużo, dużo tracimy. Ale tak czy siak, oczywiście, że idziemy do świata Dreamweavers. Oczywiście, że tam idziemy, ponieważ tam prowadzi nasza droga. Tam prowadzi droga zbawienia smoków. Ale czy one zasługują na zbawienie? Teorii antysmokowych ciąg dalszy, a tymczasem balon, mam nadzieję, że nie spadnie. Ua, spadamy, przeciek, Spyro, ewakuuj się. Spyro jest taki gruby, że mimo przeciekającego balonu ledwo wyskoczył, to balon wzniósł się, ponieważ pozbył się balastu. Pierwsze, co zauważamy, to to, że to wygląda jak kartony. Wszystko jest daleko od nas. Wszystko jest brzydkie, ponieważ jeszcze nie wyrenderowało, ponieważ jesteśmy za daleko. A chciałem pierwsze, co zauważymy, to grzybki. Tutaj foderem są grzybki. Jakieś dziwne promienie wydobywają się z pewnego miejsca. Mogę wam zdradzić, że to miejsce jest tam. Dokładnie pomiędzy rogami Spyro. Zajdziemy tam później, a na razie załatwmy paru wrogów. Wrogami tutaj są znowu tubylcy, nie ma tutaj gnorków za bardzo, a przynajmniej w tym świecie macierzystym. Przypomniał mi się, jak oglądałem, nie wiem, czy to było na YouTube, czy jakiś stream, ale gościu zrobił sobie wyzwanie, żeby grać w Spyro zupełnie bez skakania. I tutaj skończył ten challenge, ponieważ omijał oczywiście, jeśli w jakiejkolwiek planszy doszedł do momentu, gdzie nie dało się gdzieś dojść bez skakania, to sobie odpuszczał i wychodził z tej planszy. No i takim oto sposobem, niszcząc sobie parę, że... Prawie zdążył mnie rozwalić. Odpuszczając sobie różne rzeczy, różnymi sposobami doszedł właśnie na tę platformę, ponieważ wydaje mi się, że mimo że próbował, nie udało mu się na samej szarży i na samym... Nie wiem, czy mógł szybować nawet, ale tak czy jak na samej szarży nie udało mu się już nigdzie dalej dobiec. Takie brzydkie pseudo wróżki, albo raczej wróżków, ponieważ to mi się wydaje są męskie wróżki, spotykamy w całej tej planszy, w całym tym świecie, w różnych właściwie planszach i w całym tym oczywiście ogólnikowo świecie macierzystym. O co w tym chodzi? Patrzcie, zmienił się w budzik. Z tymi elfami chodzi o to, że... mój błąd. Mój błąd. Za dużo gadałem, za mało akcji. Tak to jest z ludźmi, którzy... No cóż... posługują się jeno słowami zamiast czynami, ale dobra. Na szczęście mamy tutaj dwa grzybki, tak jakby stworzone wręcz do tej idealnej sytuacji. Ktoś pomyślał kiedyś, na pewno jakiś frajer wskoczy tutaj i próbując się wydostać zginie dwa razy, że tam powiedzmy ewentualnie zginąłby dwa razy, gdyby nie Sparks. Ale na szczęście dostajemy nie tylko motylki, ale także i życie. Tak więc nawet jeśli byśmy tutaj zginęli, wychodzimy na zero. Tymczasem uratujmy pierwszego smoka w świecie Dreamweavers, który zwie się Mazzy. The fools you see in this world are invincible, but that does not mean they shouldn't be attacked. Sounds all right to me. Tak więc po pierwsze dowiadujemy się, że ci elfowie, którzy... No tam skrzaty, nazwijmy ich skrzatami, elfowie brzmi dla nich trochę zbyt... Trochę zbyt, tak wiecie, dobrze, oni nie zasługują na takie miano. Ale drugie, czego się dowiadujemy, to to, że Spyro ma zapędy do bezpodstawnego bicia niewinnych istot. Tak, możemy ich właśnie nazywać, nie wiem czy powiedziałem, ale skrzaty albo głupki. No bo skoro smok nazwał ich głupkami, to dlaczego nie? I ogólnie nazwijmy całą tę rasę głupkami, ponieważ tak się zachowują, tak wyglądają. I takie mam uczucie, będzie najlepsze na nich określenie. Ale ostatnią rzeczą, jaką się dowiadujemy, ten ząb, to krzywa ręka, co się dzieje? Obrzydlistwo. Ale
No dobra, dokończmy myśl. Chodzi o to, że Spyro ma dziwne zapędy do bezpodstawnej agresji. To może świadczyć o tym, że jednak smucza krew, o której tyle mówiłem, czy tam raczej o smuczych tradycjach mówiłem, o smuczej historii smoków hitlerowców. Myślę, że to wszystko przeszło na Spyro i Spyro z miłą chęcią także... wyzwoliłby wiele światów spod władzy tubylców, tak więc dlatego Spyro nie jest lubiany. I Spyro, zawsze byś taki sympatyczny, dlaczego ty tak masz? Dlaczego? Nawet Spyro tak ma, wszystkie smoki tak mają, to jest straszne, kiedy za młodu grasz w grę, a potem za starości dowiadujesz się, że grałeś małym Hitlerem. Przecież to jest naprawdę przerażające, Sparks to Goebbels. Nie tak źle, mogło być gorzej. Ale dobra, wróćmy może do nazwy, zanim uwolnimy tego smoka. Nazwa tego świata macierzystego Dreamweavers to oczywiście tkacze snów. No i tak jak mówiłem już wcześniej, tym zajmują się te smoki. Jeśli masz jakiś koszmar, jeśli chcesz, żeby śniło ci się coś konkretnego, na przykład Cinder, która cię która z tobą gada i pije smoczą herbatę, to po prostu podejdź do smoka z Dreamweavers i będziesz to miał załatwione na kolejny sen. A tym Joshem uwalniamy kolejnego smoka, którym jest Latif. Bardzo hinduski. Welcome to the Dreamweavers, young one. While chasing Nasty's minions in this world, you must expect the unexpected and prepare for what is not there. Strasznie podobają mi się smoki w tym świecie, jak zresztą chyba w sumie w każdym świecie. Są, one tak pasują do tego mistycznego klimatu miejsca. Są takie delikatnie zjarane, są takie spokojne, mówią takim pełnym mądrości głosem. To jest taki głos, który chciałbym słuchać, oglądając jakieś filmiki z poradnikami, typu jak włączyć światło, albo jak założyć spodnie. To jest śmieszne, ponieważ jak podchodzimy, to one, nie wiem, czy przedrzeźniają, czy raczej... Nie przedrzeźniają, to się nazywa... To się raczej nazywa tauntowanie, to jest tak wyzywanie, wyzywają Spyro, takie... Co nam zrobisz? Te przynajmniej są proporcjonalne i może... One wyglądają jak Fineasze! Czy te drugie wyglądają jak Ferby? Chyba nie. Ale oni wyglądają jak Fineasze! Od boku niezbyt, ale od przodu jak najbardziej, przez tą fryzurę i... Te oczko zmrużone jedno. Fineasz też ma takie oczy, a Fineasz jest świetną postacią, więc czemu nie? Nie obrażam ich, tym raczej obrażam Fineasza porównaniem do nich. A zdecydowanie to nie są Ferby, ale właśnie... Dwoma podstawowymi rodzajami w tym świecie wrogów są... Fineasze. Oraz ci latający. I obaj są powiększeni przez coś, co za chwilę zobaczymy. I kiedy są powiększeni, to ci Fineasze, jako że są w metalowych zbrojach, nie mogą być pokonani. Natomiast musimy normalnie zaatakować ogniem tych drugich, tych latających wróżków, żeby zostali zniszczeni. I ogólnie to jest częsty motyw w tym świecie, że Dream to nie tylko sen, to jest także marzenie, a Nightmare to jest koszmar, więc myślę, że czasami właśnie bardzo łatwo z Dreams można przejść do Nightmares i dlatego Spyro często... Znaczy tutaj to jest za pomocą działa, ale później Spyro w niektórych planszach... w ogóle ma ciuchy jak Gargamel, ale będzie przechodził w niektórych planszach z obrazu małego, słodkiego wroga do obrazu wielkiego terroru. Tutaj, tak jak mówiłem, w tym świecie zaraz zobaczymy, czym to jest powodowane. 199, to jest tak mało klejnotów, ja już właściwie jestem prawie na końcu. Ja myślę, że będzie 300. Myślę, że na spokojnie dojdziemy do liczby 300. I co zrobisz? Będziesz mnie tylko trollować, bo nie będę umiał cię dogonić. Myślałeś, że nie będę umiał cię dogonić. Pewnie, że umiem cię dogonić. Tak, myślę, że na spokojnie dojdziemy do 300. A tymczasem możemy podziwiać całkowicie nową armatkę, której działanie nie polega na zabijaniu. A właśnie to jest armatka snów. Armatka snów, która to właśnie zmienia duże stworki w małe. Oraz małe stworki w duże, jaka to była piękna, piękna demonstracja działania armaty. W ogóle ta fajna luneta, taka, wiecie, dzięki tej lunecie można zobaczyć. Właściwie to jest takie ułożenie, przestań Spyro do tego podchodzić. Luneta pokazuje tak, tak więc jeśli celujemy, widzimy tylko to, co jest między rogami Spyro. Powiedzmy, teraz patrząc przez lunetę, widzielibyśmy tylko obszar tego kółka tam. Więc jakim cudem mielibyśmy zobaczyć, że celujemy właśnie w tych głupków, którzy tam się wydurniają w przejściu. Ale trzeci już smok, który nazywa się Zikomo. Hello Spyro, nicely done. I'll be done when I've toasted that nasty nork. Spyro jest idealnie nacelowany na swój cel, jest nastawiony, żeby to właśnie zrobić.
Ale podwitanie było strasznie fajne. Hello Spyro, hello Zikamo, what up? What up, what are you doing? Co ty robisz? Ale strasznie fajne jest to właśnie, że oni wspierają Spyro i czasami te smoki się nie mądrzą, nie mówią jakiś głupot, nie mówią będziesz silny i duży jak ja, albo hej, nie umiesz tego zrobić, albo o, nie myślałem, wcale tak nie myślałem, o, na pewno, o, jesteśmy tacy mądrzy, a ty Spyro tylko przypadkiem, to ty akurat walczysz z Gnastym Gnorkiem. Zresztą zarozumiałość smoków ukaże się jeszcze w ostatnim świecie macierzystym. Będę oczywiście o tym opowiadał, będę waszą uwagę zwracał na to, co tam się będzie działo, ale wtedy to już osiągnie w ogóle... jak to się nazywa? Apogeum? Ekstremum! Osiągnie ekstremum. Jedno wielkie zarozumialstwo smoków, ale o tym będzie później. Na razie skupmy się na tym świecie i skupmy się na zbieraniu... Wow, ale safe, to co odbiłem się właściwie od powietrza. Skupmy się na zbieraniu ostatnich już klejnotów. Myślę, że smoka nie będzie. Aha, nie będzie, to już smoka. Najbardziej zaawansowane jakby zagadki tutaj czasami. Mają podstawę właśnie na tych głupkach, które tak biegają z tym A nie wskoczę bezpośrednio, tak. Mają one podstawę właśnie w nich, polega to na tym, żeby jakoś skojarzyć do którego w ogóle miejsca taki głupek jest podłączony, bo wiecie, jeden z nich jest podłączony do tamtego postumentu, drugi jest podłączony do tego postumentu. Czasami w ogóle postumenty są trochę dalej od głupków i musimy się kapnąć, żeby nie dość, że polecieć szybko, to jeszcze w ogóle dokąd polecieć. Uuu, dotknęło mnie zasięg bardzo daleki tej eksplozji, ale na szczęście nie zepchnęło. Najbardziej właśnie, kiedy rozwalam takie wybuchające rzeczy na krawędziach, to boję się, że to mnie zepchnie z krawędzi. Czasami po prostu trzeba mieć wyczucie i można sobie na spokojnie pozwolić na takie zniszczenie siebie, czy tam dotknięcie siebie przez eksplozję. Ale na ogół... Jaki był początek myśli? Nie pamiętam. Najbardziej nie lubię, jak tak się skupiam na graniu, że wiecie, że jestem w trakcie długiego zdania i potem nagle zapominam, co mówiłem na początku. Ale pogadajmy z tym baloniarzem, może nie spełniamy warunków i Amos nam powie coś nowego. O nie, mamy. Skoro w sumie gramy na 100%, to czasami bardzo ciężko byłoby uzyskać te teksty niekompletności, czy tam niespełnienie życzenia baloniarza. A to sobie przetłumaczymy później może? Nie, może jego tekst się w sumie zmienić, może potem będzie inny. Tak się jak Amos mówił, że bardzo fajna robota przy zbieraniu całego tego skradzionego świata Spyro, ale uważaj, świat Gnastiego nie jest najbardziej przyjacielskim miejscem, jakie znajdziesz. Ale na razie oczywiście zostaniemy tutaj, ponieważ to jest nasze miejsce, nie uwolniliśmy wszystkich smoków, nie zebraliśmy całego skarbu. Zauważcie, jak powiedziałem najpierw smoków, ponieważ nie jestem materialistą. Na pewno. Ale dobra. Żeby dojść z powrotem do pierwszego portalu, musimy przejść stąd, polecieć z powrotem do tego działka, a następnie... Aha, zszybować tam na dół, okej. Chociaż tak sobie myślę, że następna plansza nie, to nie będzie ta widoczna tutaj, ale ta, którą zobaczyliśmy, czy tam koło której byliśmy blisko na samym początku gry, czy tam na samym początku tejże planszy. I tym portalem jest portal ten, o ile to nie jest Free Flight. Nie, nie jest to Free Flight, tak więc strasznie fajny design portali, takie trzy kolce. Mi to przypomina taki hełm, a że to jest takie rozciągnięte na boki, to hełm, powiedzmy, z kolcami Juggernauta z X-Menów. To jest całkiem fajne. Prawie mnie przestraszyłeś, wiesz? Prawie. W ogóle przeskakując przez rzekę zrobił te takie... Poskaczemy razem? Chodź, poskaczemy chwilkę. Mi się bardzo kojarzą okrzyki tych skrzatów, tych głupków z kaczorem, nie kaczką. Z kaczorem Duffym. On też takie... On był strasznie powalonym. Tak, historia lubi się powtarzać, prawda? Ta rzeka to... Nazwijmy ją rzeką zielonej ważki. Na pewno nie będę pamiętał już w kolejnym odcinku o tej nazwie, ale tak czy siak... Chwila. Ta rzeka stosuje fizykę, której świat jeszcze nie widział, ale jako że to jest świat Dreamweavers, to nie będę się za bardzo tego czepiał. Uznam, że to jest po prostu senna rzeka zielonej ważki. Nie dostałeś drugiego motylka, Sparks? Czy ty jesteś głupi? Dlaczego chcesz być niebieski? No weź. Częstuj się, przyjacielu, mój przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. Ale okej, jako że jest to już odrobinę przedłużane, stoimy przy tym portalu, czy tam łazimy przy nim już 20 tysięcy minut, myślę, że czas się pożegnać, tak więc żegnamy się z wami, ja, złoty Sparks, fioletowy Spyro oraz świrujący w tle głupek, który rozgląda się za kimś do zabawy. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!